kapitan Podhala. Ale przewrócił się tutaj Malasiński, trzyma się za twarz. No, on był adresatem tego podania, zobaczmy. Malasiński trafiony w twarz. No i teraz nie wiem, jak sędziowie to zinterpretują. No ja widziałem, że było to celowe podniesienie kija, takie szybkie, dynamiczne. Moim zdaniem to było celowy faul. Podniesienie kija, nie musiał zawodnik z Bytomia podnieść tak dynamicznie tego kija do góry, akurat w tym momencie, gdy najeżdżał zawodnik z Nowego Targu i była to sytuacja bramkowa, bo Malasiński wychodził na pozycję. Zjeżdża do boksu Malasiński.